Czy wszyscy wiemy, jak piękną i bogatą historię ma nasze miasto? Niewątpliwie jest ona wizytówką Białej Podlaskiej. Warto zatem o niej mówić i ją popularyzować. Zapraszam Państwa na przygotowany razem z Muzeum Południowego Podlasia cykl promujący historię bialskiego poradziwiłowskiego założenia pałacowo-obronnego. Prezentujemy w nim też stałą wystawę archeologiczną, którą możemy oglądać w jednym z obiektów należących kiedyś właśnie do rodu Radziwiłłów. Cykl ten będzie udostępniany w odcinkach na stronie internetowej Muzeum Południowego Podlasia oraz na fanpage'ach Miasto Biała Podlaska i Muzeum Południowego Podlasia. Zapraszam do jego oglądania. Łączy nas piękna historia Białej Podlaskiej. Biała Podlaska ma piękną i bogatą historię, która niewątpliwie związana jest z potężnym i możnym rodem litewskim Radziwiłłów. Radziwiłłowie byli właścicielami miasta od 1594 roku do 1813 roku. Radziwiłłowie to potężny ród Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miasto Biała Podlaska administracyjnie, historycznie znajdowało się na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego przy granicy z koroną. Pierwszym Radziwiłłem, który był właścicielem Białej, był Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka. Został on właścicielem miasta w 1594 roku. Przed Radziwiłłami właścicielami miasta byli Nasutowie, Zabrzezińscy, Kiszkowie i Ilniczowie. Trzeba też przypomnieć, że pierwsze historycznie potwierdzone informacje o Białej sięgają w wieku XIV, konkretnie 1345 roku. Drugim właścicielem miasta był Aleksander Ludwik Radziwiłł, który 18 kwietnia 1622 roku podpisał umowę z muratorem lubelskim Pawłem de Szatę, Pawłem Nagroni, na budowę pałacu w Białej. I w ten sposób powstała całość założenia pałacowo-obronnego Radziwiłłów w Białej, budowana przez okres prawie 100 lat. W skład założenia pałacowo-obronnego Radziwiłłów wchodził nieistniejący już pałac, rozebrany na cegłę po 1883 roku. Wchodziły galerie arkadowe, które odchodziły od pałacu do wieżyczki wschodniej, wolnostojącej, oraz do wieżyczki w oficynie północno-zachodniej. Galerie biegły też od wieżyczki do oficyny wschodniej wolnostojącej. Trzy oficyny, oficyna wschodnia, wspomniana przeze mnie wolnostojąca, oficyna północno-zachodnia. Dalej, rezydencja Radziwiłłów składała się też z wieży, z tunelu łącznika pomiędzy wieżą a bramą, która stanowiła najpiękniejszy element rezydencji bialskich Radziwiłłów. Pałac został wybudowany na kształt prostokąta. Miał wymiary 31 na 41. Był podpiwniczony, fasadą zwrócony w stronę północną i elementem reprezentacyjnym pałacu była trójarkadowa loggia widokowa. Przy pałacu znajdowały się cztery sześcioboczne wieżyczki. Od pałacu odchodziły też wspomniane wcześniej galerie arkadowe i te galerie arkadowe stanowiły po pierwsze ciąg komunikacyjny, po drugie były też częścią reprezentacyjną, dekoracyjną całości założenia oraz stanowiły taki element dla przywitań, dla pożegnań gości, którzy odwiedzali rezydencję w Białej Książęcej, która w tym okresie, kiedy Biała była prywatnym miastem Radziwiłłów, nazywane było Alba Ducalis. Oficyny w zespole pałacowym Radziwiłłów służyły jako miejsca gospodarcze i jako miejsca mieszkalne. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy założenie pałacowo-obronne Radziwiłłów zostało przejęte na siedzibę starostwa powiatowego, oficyna wschodnia i oficyna zachodnia zostały nadbudowane o jedno piętro.
Najwyższym elementem całego założenia pałacowo-obronnego Radziwiłłów jest niewątpliwie wieża. Wieża barokowa, murowana, która pełniła funkcję strażniczą, ale pełniła też funkcję więzienia. Elementem dekoracyjnym całości wieży jest hełm na barokowej gloriecie. W czasach radziwiłłowskich od strony dziedzińca wieżę zdobił zegar, który miał za zadanie normować rytm życia mieszkańców. Pomiędzy wieżą a bramą mamy ćwierćkolisty tunel nakryty dwuspadowym dachem, który stanowił element łącznika komunikacyjnego, przez który się przejeżdżało z bramy do wieży i dalej wjeżdżało na dziedziniec do Radziwiłłów.